Panie Marszałku, Wysoka Izbo, przedstawiam stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość do uchwały Senatu dotyczącej ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Senat zaproponował 11 poprawek, poprawki redakcyjno-legislacyjne, ale też merytoryczne. Zwrócę uwagę na dwie poprawki. Poprawka numer 4, która zastępuje nieostrą ocenę przesłanki uporczywego uchylenia się na przesłankę bezskutecznej egzekucji. I poprawka 5 i 6, która również daje odpowiedzialność nie tylko wykonawcom, ale również podwykonawcom, jeżeli oni wiedzieli o tym, że te osoby, które są zatrudniane, są niezgodne z prawem w naszym kraju. Zgodnie z rekomendacją Komisji Polityki Społecznej i Polityki, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość będzie głosował za przyjęcie wszystkich poprawek Senatu. Dziękuję.